A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. To są słowa z dzisiejszej Ewangelii. Końcówka Ewangelii według świętego Mateusza. Moment, kiedy Jezus wstępuje do nieba, zaprasza swoich uczniów do Galilei na górę. I tam są świadkami tego doświadczenia, tego zdarzenia w niebo wstąpienia Jezusa. No i zaskakujące słowa. Niektórzy jednak wątpili. Tekst grecki używa tam takiego pojęcia edistasan, co znaczy dokładnie zwątpili bądź zachwiali się. Czyli krótko mówiąc, uczniowie Jezusa, widząc Go w niebo wstępującego, czy tuż przed tym doświadczeniem, przeżywają w swoim sercu jakiś zamęt, jakieś zachwienie, czy konkretnie doświadczają zwątpienia. Co musiało się w nich dziać? Jaki rodzaj przeżyć musiał to powodować? Czy to jest wątpienie w Jego bóstwo, czy takie poczucie osamotnienia, tego, że za chwilkę ich mistrz ich opuści, a może najzwyczajniej jakaś walka duchowa toczy się w ich wnętrzu? Paradoksalnie jest tak, że można być blisko Jezusa, można przeżywać ich namacalnie, wręcz kontaktować się z Jego bóstwem, a jednocześnie przeżywać w sercu zamęt, niepokój, rozbicie. I takie doświadczenie też często jest naszym udziałem. My również możemy przeżywać bliskość Jezusa z jednej strony, a z drugiej strony w tym doświadczeniu być narażeni na walkę duchową, na zamęt czy na rozbicie, na rozmaite niepokoje. Najważniejsze jednak jest to, że to wcale nie jest przeszkodą dla Bożej mocy. I właśnie takich, nie tylko wątpiących, ale więcej wahających się, czy wprost przeżywających zachwianie, a nawet tych, którzy już zwątpili w Jezusa, takich właśnie uczniów Jezus wybiera sobie i powołuje, dając im misję głoszenia słowa, nauczania, czynienia uczniów i chrzczenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest ważne. W naszej niemocy nie jesteśmy sami. On jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I nasza niemoc nie przeszkadza Bogu. Właśnie wówczas, kiedy jesteśmy niemocni, kiedy przeżywamy rozmaite wątpliwości, Jego moc ma szansę w nas objawić się w całej pełni. Kiedy jesteśmy słabi słabością ludzką, jesteśmy mocni mocą Boga. Pamiętajmy o tym.